Drodzy studentki i studenci, jako stosunkowo nowy pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, właśnie zapisałam się do Biblioteki Głównej AGH i otrzymałam taką kartę. Do jej posiadania zachęcam także Was, a jeśli już macie ją, to bardzo serdecznie Was zapraszam do korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH, które są imponujące nie tylko pod względem liczb, ale przede wszystkim pod względem zawartości merytorycznej. Ucząc się, pisząc prace dyplomowe, możecie w bibliotece znaleźć rzetelne źródła informacji. A co może znaleźć tutaj prawnik, czyli ja? Nie tylko beletrystykę, a przyznam się Państwu, że czytać bardzo lubię, także zbiór polskich i zagranicznych norm. Ja na przykład spotkałam się z nimi przy okazji prawa pracy, przy regulacjach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, która nawet jak sobie z tego nie zdajemy sprawy, dotyczy nas wszystkich na co dzień. Oczywiście Biblioteka Główna AGH spełnia najwyższe standardy także w zakresie BHP, ale co najważniejsze, jest przede wszystkim przyjaznym miejscem do relaksu, odpoczynku, nauki oraz do zawierania znajomości. Przyznam się jeszcze Państwu, że zanim zapisałam się do biblioteki, zajrzałam do internetowego katalogu Biblioteki Głównej i znalazłam tam pracę doktorską nieżyjącego już dziadka mojego męża, późniejszego profesora chemii, który w 1965 roku, tutaj w Akademii właśnie, obronił pracę doktorską na ówczesnym Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. To jest naprawdę bezcenne, że biblioteka archiwizuje naszą teraźniejszość, która już za chwilę stanie się przecież historią. Zachęcam więc Państwa właśnie do poszukiwań, najlepiej twórczych, w tej największej technicznej bibliotece w Krakowie. A pracownikom biblioteki z okazji setnych jej urodzin życzę nieustającego zapału w zbieraniu i w archiwizowaniu tych przepastnych zbiorów. One są naprawdę bezcenne nie tylko dla środowiska akademickiego.